Witam, jakie to może być imię? Olgierd. Olgierd, też nie jest to Olgierd. Dobrze, to zapisuję również szybciutko, żebyśmy wiedzieli. Olgierd. Czego jeszcze nie było? O, przepraszam, tutaj. Jakie jeszcze imię może pasować do naszego konkursu? Asentus Akuku żył w jednej z kenijskich wiosek. Był znany z tego, że jest poligamistą. Podczas swojego życia mężczyzna poślubił ponad 100 kobiet. Zmarł w wieku 94 lat i osierocił ponad 200 dzieci. Na uwagę zasługuje fakt, że bez problemu utrzymywał swoją liczną rodzinę. Był jednym z najbogatszych ludzi w okolicy, prowadził firmę taksówkową i prawie wszystkie sklepy w wiosce. Dzięki temu mógł wybudować dla swoich dzieci osobną szkołę i kościół. Powracamy do studia. Naszym gościem zdaje się, że... Zdaje się, że coś nam tutaj rozpylono. Powracamy do studia. Panie Sylwestrze, teraz możemy już porozmawiać o Widzewie. To fragment filmu science fiction Raport Mniejszości. Jego twórcy przewidywali, że komputery sterowane ruchami rąk w powietrzu pojawią się na rynku dopiero za 40 lat. Ale są dostępne już dziś. Na wystawie Digital Content w Tokio jedna z japońskich firm pokazała Airstrike, komputer sterowany ruchem rąk w powietrzu. Kamery cały czas śledzą ruch naszych oczu. Dzięki temu komputer widzi, w które miejsce ekranu patrzymy. Inna kamera śledzi ruchy dłoni i traktuje je jak ruchy myszką komputerową, tylko w trzech wymiarach. Największym wyzwaniem było zgranie ruchów ręki i oczu. Wersja dzisiejsza jest nawet nowocześniejsza niż ta z przyszłości. W filmie Tom Cruise musi używać specjalnych rękawic z czujnikami na końcach palców. Dziś takich rękawic nie potrzeba. Klątwa XXI wieku trwa nadal. Dziewiąta porażka Widzewa w lidze z Wisłą właśnie w XXI wieku. Tym razem skromnie 0-1, ale 3 punkty. A, powiedziałem z Wisłą, bo to na skutek tych plansz. Na pewno z Legią i to na pewno Legii możemy dopisać 3 punkty. Pan Krzysztof własnych wąsów nie ma, ale może się pochwalić prawdopodobnie jedyną na świecie kolekcją wibrysów, czyli wąsów kocich. Nietypowy kolekcjoner zbiera włosy od 10 lat. Ma już 60 wibrysów. Stałymi ich dawcami są koty pana Krzysztofa, starszy Mruczek i młodszy Ślipek. Nie wyrywane, pod żadnym względem nie wyrywane. To są zbierane. Najczęściej, najwięcej tych wąsów można znaleźć tam, gdzie śpią. Kolekcjoner zawsze cierpliwie czeka, aż wąsy same wypadną i bezcenne włosie ocala od zapomnienia. Pana Krzysztofa wpisujemy do teleekspresowej galerii ludzi pozytywnie zakręconych. Zasiądzie w loży gołowąsa. Strzelał Maciej Małkowski, bronił Zbigniew Małkowski. To była 78. minuta meczu. Dwie minuty później pan Sebastian Jarzębak dał sygnał do zejścia do szatni, kończąc to spotkanie w 80. minucie. To nie nasza pomyłka, to pomyłka sędziego ze Śląska. Jeszcze sprawdzenie zegarków z arbitrem technicznym, którym był pan Andrzej Chudy. No i tak, wszystko jasne. Coś się pomyliło za wcześnie, 10 minut za wcześnie. Chciał skończyć te zawody pan Sebastian Jarzębak. Maciej Bartoszek uznał, że skoro tak, to on schodzi do szatni i zabiera swoich piłkarzy. Udało się jednak przekonać Bełchatowian, by pozostali na murawie, ale dziwna decyzja. Pan Jarzębak miał ostatnio pewne kłopoty osobiste. No teraz musiał zacząć grę od rzutu sędziowskiego. W wypadku doszło dziś rano w Warszawie i taki był jego efekt. Kierowca uderzył wywrotką w konstrukcję wiaduktu. To spowodowało, że kabina samochodu uniosła się do góry i zawisła w powietrzu. Na miejsce przyjechał ciężki sprzęt, żeby pomóc wyjść kierowcy. Wiadomo już, że kierowca był trzeźwy. Nie wiadomo natomiast, dlaczego nie schował wywrotki. Wypadek na szczęście nie spowodował większych utrudnień w ruchu. Odkąd w kraju smoka pojawił się olimpijski znicz, wszyscy Chińczycy oszaleli z radości. Zdaniem komentatorów nigdy wcześniej chiński nacjonalizm nie był tak silny. Mimo to podczas przemarszu ogania przez Chiny nie odbyło się incydentów. Nie obyło się bez incydentów. Proszę zobaczyć, jak oryginalnie można zmienić miejsce parkowania. Właśnie na jednym z parkingów w amerykańskim Layton najpierw niepokojąco zaczęła otwierać się brama, po czym nagle z ogromnym impetem wpadł na samochody potężny wir powietrza. Porwał w górę średniej wielkości dwa auta osobowe i jedną dużych rozmiarów półciężarówkę. Co ciekawe, to osobliwe tornado równie szybko zniknęło, jak się i pojawiło. Życzę każdemu, żeby miał taką szansę na
taką wspaniałą zabawę i taką wspaniałą, jednocześnie emocjonującą, emocjonującą grę. Dajcie szansę pokojowi, śpiewał ongiś John Lennon. Dajcie szansę siusianiu, napisali na swoich wizytówkach Bernard Dupont i Bart Gerec, wykorzystując podobne brzmienie angielskich słów pokój i siusiu. Pierwszy jest programistą komputerowym, drugi inżynierem elektronikiem. Pracują na Uniwersytecie w Antwerpii. Połączenie toalety z konsolą do gier nie było dla nich problemem. Mamy najlepsze na świecie klasztorne piwa trapistów, które nas natchnęły. Mamy maneken PiS-a w Brukseli, zatem taka toaleta mogła powstać tylko w Belgii. Jako joysticka do gry panowie mogą używać swoich klejnotów, bo fotokomórka skrupulatnie zarejestruje każdy ich ruch. Na razie można sobie pokręcić slalom na nartach albo głosować na kandydata na amerykańskiego prezydenta. Następne gry już powstają. Myślałem, że umiem siusiać, ale w tej kabinie zmieniłem zdanie. To było najbardziej niesamowite siusianie w moim życiu. Tylko panie są na razie rozczarowane. Nie pograłyśmy sobie, nie sięgamy tak daleko. Ale wynalazcy obiecali także zbudować model damski. Na razie sami nie myślą o rozpoczęciu seryjnej produkcji, ale chętnie przyjmą ofertę jakiegoś inwestora. Są bowiem przekonani, że ich toaleta radykalnie podniesie poziom kultury załatwiania potrzeb fizjologicznych na łonie natury. Wiemy, że zarobiła więcej niż stacje komercyjne. Były publikowane takie raporty. Oczywiście, dlatego, bo jest w uprzywilejowanej sytuacji z uwagi na swój zasięg. Państwo ma finansować telewizję, media publiczne w miarę ich potrzeb. To nie są aż tak olbrzymie pieniądze, a ten abonament jest akurat ułamkiem tego. I to jest w ogóle fikcja, to jest totalne nieporozumienie. Jeżeli się wydaje ponad miliard złotych na niepotrzebnych całkowicie urzędników. I teraz, drodzy państwo, czy program będzie pogodny, zależy od jednego człowieka, który znajduje się w Helu na Helu, czyli Tomek Zubilewicz, znany ekspert od pogody i także znawca piłki nożnej, wicemistrz Polski, jeśli chodzi o piłkę nożną. Tomku, jak na Helu? Plaża pośród drzew. Dzień dobry państwu. Słyszę, że Tomek nas nie słyszy, chociaż ja przez chwilę słyszałem Tomka. Czy książę Karol może buszuje gdzieś tam wzorem swoich rozglądałem rodaków. Się. Rodaków. Biega może... Znaczy, widziałem paru... Widziałem paru Anglików w stroju wikingów.